Witajcie. Dzisiaj chciałbym wystosować do Was apel. W związku z coraz bardziej rosnącą i rozszerzającą się cyfryzacją naszego społeczeństwa, naszego życia społecznego i postępującą cenzurą, zwłaszcza w internecie, chcę wystosować do Was apel po to, abyście chronili wiedzę. Tak. Sam z racji tego, że szukam informacji dla siebie i potem dla Was, że odnośnie zdrowia i tematów, które mnie interesują, szukam tych artykułów, szukam źródeł, dokopuję się. I w ostatnim miesiącu zdarzyło się i zdarza się coraz częściej, że pewne linki, niegdyś aktywne, dzisiaj okazuje się, że wygasły. Że treści częściowo z niektórych serwerów zostały skasowane. Być może mój kanał za jakiś czas też zostanie skasowany. Wtedy, jak będzie taka możliwość, o ile będzie możliwość, przeniosę się na inną platformę. Dlatego zachęcam Was, zwłaszcza młodych ludzi, którzy korzystacie z sieci, którzy korzystacie, jesteście w tym biegli, bardziej sprawnie Wam to idzie niż Waszym rodzicom, Waszym dziadkom. Zachęcam, żebyście zainwestowali czas, swój własny czas, zamiast grać w gry komputerowe, które nie robią nic innego poza zabijaniem waszego czasu i zabijaniem waszego wzroku i kręgosłupa, o krążeniu nie mówiąc, poszukali swojego hobby. Jeśli nie jakichś tematów górnolotnych, to poszukajcie swojej pasji w tym czasie. Odnajdźcie ją i zbierajcie informacje chociaż dotyczące tego, co was interesuje naprawdę, a nie od czego jesteście uzależnieni. Zamiast oglądać kolejny głupi stream, jak ktoś gra w gry komputerowe, albo jak pokazuje swoje życie, a wy tracicie swoje własne życie, oglądając czyjeś życie, to zastanówcie się, czy tego czasu nie możecie spędzić w bardziej produktywny sposób. Albo zamiast oglądać kolejny film pornograficzny, i w tym samym czasie boicie się, nie macie odwagi, żeby zagadać realną dziewczynę na ulicy, to może warto ten czas wykorzystać lepiej. Poszukać swojej własnej drogi, poszukać tego, co was tak naprawdę pasjonuje. I w inny sposób zagospodarować swój czas, który każdy ma, którego i wy, i ja wcale nie mamy tak dużo, jak nam się wydaje. Dlatego zachęcam do chronienia wiedzy. Póki działa technologia elektroniczna, cyfrowa, zapisujcie pliki w formie audio, ciekawych wywiadów, ciekawych rozmów, w formacie plików dźwiękowych. Zapisujcie strony w formacie HTML. Zapisujcie teksty, nawet jeśli nie to, to w formacie plików tekstowych. Twórzcie foldery na dyski przenośne, na pamięci przenośne, z cyfrowych źródeł. Wiadomo, że jeśli dojdzie do takiej katastrofy, jak na przykład nagły rozbłysk słoneczny i cała infrastruktura, kiedy ten rozbłysk będzie o odpowiednio dużej mocy i na tym nasileniu, to wszystko padnie. To wszystko niestety padnie. I zostaną nam wtedy media fizyczne. Takie jak książki. Gromadźcie książki. Ja to robię. Staram się wybierać ciekawe tytuły i robię swoją kolekcję. Czasopisma. Akurat ja z racji zainteresowania poświęcone zdrowiu. I wreszcie, co najbardziej sobie z tego wszystkiego cenię, to są notatki, które robię.
które przeprowadzam, prowadzę w zeszytach podzielonych na kategorie tematycznie. Bo to przetrwa wiele. To tylko ogień zniszczy i bardzo długi czas. Także jeszcze raz mówię, że to, co mamy w tej chwili w internecie i wydaje nam się to tak łatwo dostępne i trwałe, to jest złudne. Jak pokazuje właśnie moje doświadczenie, że źródła niestety giną z tej sieci. Są w jakiś sposób, czy celowo, czy przypadkowo, tego nie wiem, ale znikają. I do pewnych tematów coraz ciężej się dokopać. Dlatego jeszcze raz zachęcam, chrońcie cenną wiedzę. Jeśli nie dla siebie, to być może komuś w przyszłości się ona przyda. Róbcie notatki dla samych siebie. To rozwinie bardziej wasz umysł, wasz intelekt, niż robienie bezproduktywnych rzeczy, z których czerpiecie tylko krótkotrwałą przyjemność. Do następnego, cześć.